Niczego nie jeść. Minister ostrzega przed negocjacjami z Rosjanami szef MSZ Ukrainy. Niczego nie jeść podczas negocjacji. Członkowie ukraińskiej delegacji w Stambule nie powinni nic jeść w czasie spotkania. Powinni też unikać dotykania jakichkolwiek powierzchni. Takie ostrzeżenie wydał szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba. Dzień wcześniej pojawiły się informacje o objawach otruciał dwóch ukraińskich negocjatorów oraz rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza. Członkowie delegacji nie powinni niczego jeść oraz najlepiej unikać dotykania jakichkolwiek powierzchni powiedział Kuleba w wywiadzie dla telewizji Ukraina 24. Zobacz też, Turcja. Rozpoczęły się rozmowy pokojowe Rosja-Ukraina. Dziennik, Wall Street Journal i portal śledczy Bellingcat informowały w poniedziałek, że u dwóch ukraińskich negocjatorów oraz u biorącego udział w rokowaniach rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza pojawiły się w marcu objawy próby otrucia. Stan całej trójki poprawił się, a ich życie nie jest zagrożone. Według Bellingcat objawy wskazywały na użycie broni chemicznej. WSJ podał, że ofiary miały oskarżać o próbę otrucia przedstawicieli Kremla przeciwnych rozmowom ukraińsko-rosyjskim. Reuters Abramowicz nie został otruty z kolei Reuters, powołując się na anonimowego amerykańskiego urzędnika stwierdził, że nie doszło do otrucia. Źródło zapewniło, że objawy były skutkiem czynników środowiskowych. Informator nie chciał jednak szerzej komentować sprawy. Reuters informuje też, że Abramowicz, który znajduje się na listach sankcyjnych Unia Europejska i Wielkiej Brytanii, we wtorek bierze udział w negocjacjach ukraińsko-rosyjskich w Stambule.